Szanowni Państwo, dzisiaj podpisaliśmy kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na ich działalność. Oczywiście umowy o dofinansowanie, ponieważ co roku kilkaset tysięcy złotych, grubo ponad pół miliona przeznaczamy na nasze organizacje pozarządowe. Jest to działalność społeczna, jest to działalność sportowa, jest to działalność prozdrowotna, jest to działalność na terenach wiejskich w zakresie kultury. No, szereg tych, można powiedzieć, dziedzin życia ludzkiego i miasta funkcjonuje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzisiaj podpisaliśmy umowy na organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą społeczną oraz sportem i tak jak mogliśmy zauważyć, są to bardzo zróżnicowane dziedziny sportowe, bo z jednej strony mamy piłkę ręczną, potem mamy piłkę siatkową, mamy badminton, mamy kolarstwo, mamy żeglarstwo, mamy sport motocrossowy. Można powiedzieć, że dla każdego coś miłego, no ale taka filozofia przyświęca nam w samorządzie, żeby wspierać każdą organizację pozarządową, która chciałaby wprowadzić coś nowego, jakiś pomysł na sport, na aktywność fizyczną, intelektualną dla naszych mieszkańców. Można powiedzieć, że pod dachem Nowogard mieści się wiele różnych dyscyplin sportowych, wiele różnych organizacji pozarządowych i jest miejsce na kolejne. Uzyskuje profity na sprzęt. Oczywiście chciałbym w tych trudnych czasach podziękować za taką współpracę panu burmistrzowi i właśnie gminie Nowogard za wsparcie, za wszelaką pomoc dla organizacji pozarządowych. Przejawem tego zaangażowania jest oddanie naszego nowego biura. Funkcjonujemy teraz w nowym obiekcie na ulicy Wojska Polskiego. Mamy bardzo fajne biuro. Myślę, że ono się bardzo znacznie przyczyni do poprawy obsługi pomocy dla organizacji pozarządowych na terenie gminy Nowogard. Już od wielu lat funkcjonuje Ośrodek Wspierania Rodziny w Błotnie, który oddziaływuje na wiele miejscowości w parafii Sikorki i w okolicach. Stąd też te właśnie działania w postaci spotkań, edukacji, festynu czy uroczystości, no pozwalają integrować osoby w tamtej okolicy, no i je aktywizować, co myślę, że jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. I cieszymy się, że ta współpraca również właśnie z gminą od lat już się toczy. Szereg osób już odchodzi od nas, niestety ze względu na to, że lata robią swoje, ale trafiają na przykład do Szczecina. Mamy ogromną satysfakcję, bo właśnie dostajemy opinię, że te dzieciaki naprawdę dużo potrafią, wszyscy są zaskoczeni, jak w takim małym ośrodku one potrafią się tyle nauczyć. Zajmujemy się szeroko rozumianą grą. Kiedyś może to było tak potocznie zwane kometką, natomiast na pewnym poziomie już nie wypada mówić kometka, należy raczej użyć słowa badminton. Skupiliśmy się w poprzednim roku na zacieśnieniu współpracy z Goleniowem, zwłaszcza Szczecinem i Koszalinem, gdzie w naszym województwie w zasadzie tylko są to trzy takie ośrodki, które dosyć prężnie działają. Szereg turniejów odbyliśmy z nimi. W tym roku 27 i 8 czerwca planujemy Mistrzostwa Polski motocrossowe oraz Mistrzostwa Polski quadów i Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej motocrossowe. W czerwcu, w zeszłym roku byliśmy we wrześniu. Ciepło będzie. Będzie ciepło, mamy nadzieję, bo w zeszłym roku niestety pogoda nam nie dopisała mocno, także byliśmy troszeczkę w deszczu, trochę się odbyło, troszkę musieliśmy przesuwać, odwoływać, więc mamy nadzieję, że w tym roku to wypali wszystko. No i muszę tu dodać, że tylko i wyłącznie dzięki panu burmistrzowi te zawody się odbywają. Nasze treningi są codzienne, plus konsultacje weekendowe, jeżeli są wolne, jeżeli nie ma obostrzeń. W weekend mamy po 2-3 treningi. Plan mamy w tym roku wyjazd do tego, któryś drugi miesiąc czekają na nas w Przesiece, na zgrupowanie, żeby trochę po górach pojeździć i oficjalnie rozpocząć sezon w Sobótce.
praca, która jest wykonywana online, bo taką kontynuujemy cały czas. Gracie w piłkę online? Dokładnie. Czyli są gry takie, tak? Że na zasadzie gier, tak? Tak. Ale nie, przy tym jeszcze również korzystamy z pomocy naszej zaprzyjaźnionej fizykoterapeutki, która wspiera, wspomaga, podpowiada, aby jakiekolwiek, jak kontuzje są, jak prowadzić takie swoimi domowymi sposobami zabiegi. Mhm. Będziemy sukcesywnie jechać. Tam, gdzie są RZS-y, jest tych RZS-ów 11, ale jest 10. Odbywa się z no i później mamy różne imprezy wojewódzkie, to znaczy jeśli się odbędą, wyjazdy na igrzyska ogólnopolskie, ale wojewódzkie, które nie wiemy w tym roku, gdzie będą. I jak będą? Jeśli będą, nie? Później igrzyska powiatowe. W tym roku nową dziedziną jest klub piłki ręcznej. Jest pan Przemysław Siuda, który zaproponował, aby tą piłkę ręczną w Nowogardzie odbudowywać, żeby te wszystkie tradycje, które przecież znamy z lat wcześniejszych, żeby one były kontynuowane i rozpoczyna działalność nawet dla dzieci od lat 5. Wydaje mi się, że na tym będzie rzecz polegać, żeby tworzyć coś w tym mieście, gdzie tak naprawdę jest wiele, wiele dziedzin, wiele sportu, ale miejmy nadzieję, że nasz poziom piłki ręcznej wróci do takiego, że będziemy dobrze reprezentować miasto. W zajęciach uczestniczą uczniowie naszej szkoły, w zajęciach uczestniczą osoby, które naszą szkołę skończyły. Jeżeli są to osoby, które na terenie gminy Nowogard czy każdej innej przyjadą i mają taką ochotę i się czy ze mną skontaktują, bo ja też muszę wiedzieć wcześniej, kto chce przyjść na zajęcia i tak dalej, drzwi są otwarte. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, na nowe dyscypliny sportu i wszyscy znajdą miejsce pod dachem zwanym Nowogard. Zapraszam serdecznie wszystkie organizacje pozarządowe do współpracy. Wszystkiego dobrego.